Nowe panele, koniec strachu przed pożarami i gradem, ale też duże zmiany w instalacji. I mówimy o panelach bifascial, ale bifascial dual glass. Dlatego, że normalny bifascial to przekręt. Dopiero bifascial dual glass naprawdę wprowadza zmianę. To jest moja, mój strasznie stary panel dual glass, nie bifascial, tylko to jest panel dual glass CIGS, jeszcze z warstwą odbijającą, z czasów jak się chciałem bawić w panele na fasadach budynku. Ale dzięki bifascial powróciła technologia dual glass. Mimo że to są droższe panele w produkcji, no to się bardzo opłacają również w sytuacjach, w których bifaszal opłaca się średnio, nie? Bo mimo tego, co usiłują ci reklamować, to taki normalny bifaszal klejony na plastiku, tak jak standardowy panel jest klejony na plastiku. Tylko w bifaszalu jest plastik przeźroczysty i nie ma tej warstwy odbijającej. Nie? nie ma tej warstwy odbijającej, więc jaka jest różnica w produkcji? Otóż, kiedy normalnie foton przelatuje przez warstwę krzemową i nie uderzy w żaden elektron, czyli nie odda tej energii, no to przelatuje, odbija się od tej warstwy z tyłu odbijającej światło, ma szansę wrócić i znowu znaleźć sobie jakiś elektron do wybicia. Nie? Więc ta warstwa... Odbijająca teoretycznie była po to, żeby zwiększyć wydajność panelu. Teraz w panelach bifasol po prostu nie ma tej warstwy. I Co się dzieje? Tak samo ten foton przelatując, pada na dach, teoretycznie odbija się od dachu, wraca i ma wtedy szansę uderzyć tam w kolejny elektron. Po pierwsze, pomyśl, co się dzieje dalej. Jeżeli z tyłu mamy plastik, no to ten plastik ma mniejszą przejrzystość niż szkło, nie? Więc część fotonów zostanie już w nim. Potem ten foton pada na dach i dach się oczywiście, jak my to mówimy, nagrzewa od słońca, nie? Czyli część fotonów odda energię do dachu i dopiero niewielka część wróci z powrotem. I odda nam energię do naszego panelu. Dlatego do tej pory mocowanie paneli bifaszal na dachu było po prostu krytynizmem bez sensu. Ale zmieniło się to, bo jeżeli kleisz szkło, panel i plastik, to całość jest średnio wytrzymała. Natomiast jeżeli kleisz szkło takie hartowane, jak jest na panela, Panel i szkło hartowane od drugiej strony, to zmieniają się dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, staje się bardzo odporny na uderzenia gradu, ale również na to, że na, na jakikolwiek nacisk. Nie? nie znalazłem akurat filmu z tego, jak ktoś chodzi po panelach, ale podobno można po panelach Dual Glass. Ale po drugie, co najważniejsze, że. To, czego na przykład wymaga od nas straż pożarna, nie? czyli że musimy zgłosić tą instalację powyżej 6,5 kW. Chodzi o to, że te panele się nie palą. Bo, to znaczy, nie palą trochę. Nie? Tutaj jest od spodu plastik. Jeżeli nastąpią warunki, że no, cały panel się mocno nagrzewa, nie? gdzieś dojdzie do tego, że zagrzeje się do punktu, przy którym zapali nam się klej bo zaczyna się od kleju. Tutaj ten klej w panelach dual glass, bo to się nazywa dual glass, double glass, różnie, ale tego masz szukać, nie bifasza. W tym momencie spali nam się ten klej, którego jest prawie nic. Panel będzie zniszczony, ale nie będzie pożarów w domu. Tutaj z tyłu jest plastik i to jest plastik na dodatek fluorowany. To przy pożarze, no to oznacza, że po prostu bardziej trujące opary są, czyli straż pożarna wchodząc tam musi być z maskami gazowymi, ale to też na przykład powoduje, że w wielu krajach wprowadza się, czy planuje się wprowadzenie opłat za utylizację paneli fotowoltaicznych, po to, żeby zrozumieć, o ile łatwiej jest utylizować takie panele fotowoltaiczne, i dlaczego nie będzie z tym żadnego problemu? To musimy zrozumieć, jak się je produkuje. Że bierzemy dwie tafle szkła. Jako, że to jest szkło odpuszczane, to ono nie pęknie nam od w miarę wysokiej temperatury. Rozgrzewamy te dwie warstwy szkła i przyklejamy je, przykładamy je pomiędzy nimi. Jest warstwa krzemu i dwie warstwy kleju, nie? który po prostu pod wpływem temperatury psk i nam przykleja całość. I teraz, w jaki sposób dokonać recyklingu takiego panela? Ono proste: podgrzewamy go, rozkładamy znowuż na, na warstwy. Szkło mamy czyste i mamy wewnątrz tylko warstwę krzemu z klejem, który musimy rozpuścić w rozpuszczalniku. Nie ma problemu, nie? Z normalnymi panelami jest gorzej. Bo tu jest szkło, warstwa kleju, warstwa krzemu, warstwa kleju, warstwa odbijająca oraz ten cholerny plastik. Jak podgrzejemy to co? Plastik nam się odklei? No nie! Plastik nam się zacznie topić, a plastik jest fluorowany, więc jest super agresywny dla wszystkiego, co żyje, więc nie chcemy go wypuszczać do atmosfery. I dlatego się mówi, że trudno jest przeprowadzać recykling paneli, i dlatego na przykład Kalifornia już wprowadziła opłaty na przyszły recykling. Ale to jeszcze nie wszystko, bo ten Double Glass, jak zauważysz tutaj on jest tutaj trochę brudny, bo to jest mój klej, bo ja to wklejałem w ramy ma tutaj kawałek szkła, pod którym nie ma panelu. No i wyobraź sobie, że w tej chwili, jako że wszyscy mają już lasery do spawania i pewnie jak zapytasz ciotkę, to gdzieś tam ma schowany, no bo jak lasery teraz kosztują po, po 11 tysięcy złotych na AliExpressie to naprawdę każdy ma, nie? A przynajmniej może mieć. Więc zamiast kleić to do środka, to wystarczy laserem zaspawać szkło, tak jakbyśmy zamknęli, zgrzali foliową torebkę, w środku nie musi być żadnego kleju, prawda? No i w tym momencie recykling takiego panela to jest w ogóle zero problemu, bo wystarczy go pyknąć, pozbierać szklaną stłuczkę i mamy ze środka krzemową strukturę do recyklingu. Ale dla nas na dach oczywiście najistotniejsze jest to, że te panele bifascial się nie palą i mają dużo większą wytrzymałość mechaniczną. Natomiast, one wprawdzie w tej chwili cenowo to jest około 20% droższe. Nie? Instalatorzy ich nie lubią, bo są dużo cięższe. No bo wiesz, co? Arkusz plastiku o tych wymiarach będzie 3-4-krotnie lżejszy niż arkusz szkła. Więc zwłaszcza jak w tej chwili panele rosną i, i są to już 700-watowe nawet panele bifascial dual glass, to to są rzeczywiście bardzo ciężkie rzeczy. Więc mamy dwa minusy. Że te panele są i cięższe, i trudniejsze w instalacji dla instalatora, ale tu mamy dodatkowy, bardzo ciekawy plus. I mówimy na razie o instalacjach na dachu, czyli takich, w których bifasiale najmniejsze sprawdzają, są najgorsze. Otóż to szkło z tyłu daje nam dwie korzyści. Po pierwsze, szkło jest dużo bardziej odporne niż jakikolwiek plastik, na warunki chemiczne. Na wszystkie możliwe odczynniki, które w przyrodzie mogą wystąpić. Po drugie, szkło jest dużo bardziej odporne mechanicznie, czyli na przykład, jeżeli tam nawieje piasku, nawieje czegokolwiek, również nie ma problemu, szkło to wytrzyma, nic się nie stanie. Ale co najważniejsze, szkło lepiej wypromieniowuje ciepło i dlatego jest na ten panel 30 lat gwarancji. Zdziwiony? Słuchaj. Panele. Dual glass i nawet bifascial dual glass w warunkach laboratoryjnych mają bardzo podobną sprawność do paneli monofascial. Czyli to jest najczęściej 22 do 22 z kawałkami procent, nie? ale na dachu mają większą sprawność. Czemu? Dlatego, że dużo łatwiej jest od panelowi, który się grzeje na dachu, nie? On się grzeje bardziej niż by dach się grzał, dlatego że produkuje energię elektryczną. Te fotony tam padają, przepływ prądu i to powoduje, że ten panel się grzeje. Dużo łatwiej jest mu oddać ciepło przez tylną warstwę szklaną, aniżeli przez warstwę plastiku. Rozumiesz? W związku z tym w tych samych warunkach ten panel będzie miał nawet kilkanaście stopni mniejszą temperaturę, co oznacza nie tylko większą produkcję w południe, w gorącu, ale również to, że firmy dają teraz często 30 lat gwarancji na panele dual glass, 30 lat gwarancji na tą stratę mocy, na przykład w przypadku Triny to jest tam 0,39% rocznie, nie? Że, że w czasie 30 lat, w żadnym roku strata mocy nie będzie większa niż 0,39%. Czyli mamy większą produkcję energii. A teraz pójdźmy o krok dalej. Bo dzięki temu, że te panele są bifascial, to one umożliwiają też i, i dual glass bifascial, jak zmiana w ogóle sposobu instalacji paneli fotowoltaicznych. No bo. Oczywiście, wiemy, że można je ustawić jako ogrodzenie, które jeżeli ustawimy na wschód, to będzie dostawało słońce i ze wschodu, i z zachodu, nie? Ale dzięki temu, że one są częściowo przepuszczające dla światła, to genialnie nadają się na wszelkie zadaszenia. Dzięki temu, że są szkło-szkło, to również dużo firm wypuszcza je w wersjach bezramkowych, bo są już wystarczająco sztywne, nie? Bo te panele, gdyby nie miały ramki, to by się po prostu połamały instalatorowi, gdy niesie je w rękach. Panele szkło-szkło są już bardzo często bezramkowe. I teraz niestety my odziedziczyliśmy, ja pamiętam, jak walczyłem jeszcze o te panele z Solibro i oni jakby nie chcieli w ogóle wyjść z tego, żeby przestać używać klem, przestać używać tego sposobu montażu, który powoduje, że Instalacja paneli fotowoltaicznych jest strasznie droga, nie? Przecież, jeżeli to jest szkło, dzisiaj klej do szybko sztuje grosze. Dlaczego nie wkleić tego w ramę, tak jak normalnie się wkleja szkło, nie? Dlaczego, jeżeli w tej chwili mamy te nasze ramy do, do modułów, to nie dobrać rozmiarów tak, żeby po prostu dach zrobić z paneli bifaszal szkło szkło? No przecież jesteśmy w stanie zamówić taką Ramę pod, pod, wymiary, pod wymiary panelu, żeby po prostu wkleić to tak jak klejone okna i mieć na gotowość. Dlatego, że latem i tak będziemy do tego ogrodu zimowego. Powali jakąś roletę, żeby to trochę zasłonić, więc dlaczego nie miał to by być dach, który po prostu będzie nam produkował energię. Natomiast co do tego gradu, to tutaj jest jedna bardzo ciekawa rzecz, że ze względu na to, że szkło, szkło jest bardziej odporne dla, na uderzenia i to nawet dużo większe, Amerykanie robili do średnicy 4,5 cm kulki lodowe uderzające, uderzające w te panele. To Wiele firm postanowiło zrobić bardzo duże panele do 700W. I w tym momencie te korzyści się niwelują, nie? bo im większa powierzchnia, tym panel jest wrażliwszy na uderzenia gradów. No i cięższe, cięższe jest to za, do zainstalowania. Więc, więc gdybym ja miał budować instalacje, to te duże panele po 700W na fasadach budynków czy płotach, ogrodzeniach. Czy na co tam, kochani użytkownicy, wpadną? A wierzę, że wpadną. Natomiast na dach wydaje mi się, że właśnie te 400 czy 450 jest mądrzejsze, dlatego że wiesz co? Nawet jak spojrzysz na dokumentację producentów, to przy Dual Glass tych dużych oni wymagają już trzech szyn, a przy tych mniejszych tylko dwóch. Także tak naprawdę zysku z tego, że kupiliśmy większy panel, nie mamy. No bo instalator będzie nas przeklinał i nienawidził. Koszt systemu mocowań będzie ten sam i odporność na uderzenia gradu będzie mniejsza niż, niż w, ten, w tej samej technologii zbudowanego panelu 400 czy 450 W. Więc może ja czegoś nie zauważyłem, ale tak serio to poza tym, że to jest wygodne dla producenta. To nie wiem, czemu miałbym wybrać 700 zamiast 400, kilkudziesięciu. Różnica w cenie w ogóle między standardowymi panelami a właśnie panelami Dual Glass Bifascial to jest 20%. I wydaje mi się, że to już jest ten moment, kiedy panele całkowicie szklane, bifascial. Po prostu wypierają wszystko inne z rynku. Bo nawet ja, będąc skąpym jak nie wiem co, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której chociażby ze względu na to zagrożenie pożarowe, wybrałbym. A już nie mówiąc o tym, że jednak dłuższe życie paneli szkło-szkło żebym wybrał standardowe panele, mogąc wybrać panele szklane, gdzie w kosztach całkowitych instalacji to te 20% różnicy na panelu to po prostu nie robi różnicy. A jak chcesz się pokłócić, to dawaj w komentarzach. Albo może jak masz jakieś rady, bo już instalowałeś bifaszy, ale to też dawaj w komentarzach. Dzięki.